chciał w nim pokazać, że survival można zacząć uprawiać tak naprawdę od razu, o każdej porze roku i bez większej sumy pieniędzy w kieszeni. Także zapraszam. A jeszcze przydaje się tak na dobry początek delikatna szajba w głowie, ale to taki szczegół. No, zapraszam na mój pierwszy filmik. Zacznijmy może od tego, w jakiej sytuacji się znalazłem. Jestem pośrodku lasu, śnieg jest po kolana. Proszę spojrzeć, co mam na nogach. Zwykłe buciki, spodnie. Widać też, jak jestem ubrany, nie? Czyli bez żadnych rewelacji. Jeszcze chcę wam pokazać, gdzie będziemy się kierowali. Ile mamy mniej więcej do przejścia. Jesteśmy tutaj mniej więcej gdzieś. Naszym celem jest dojście tutaj. Tutaj spróbujemy rozpalić ognisko, przygotować jakiś posiłek, a później ruszymy dalej. Spójrzcie na to. Dość niekomfortowa sytuacja. Muszę jakoś to przejść. To jest strumyk. Gdzieś nie widzicie. Może zbliżę. Proszę bardzo. Tutaj mamy, jak widzicie, skręca strumyk. I mamy od razu wzniesienie. Na to wzniesienie będę próbował przeskoczyć, co daje mi gwarancję, że jest suche na pewno. I się nie podtopię. Widać, że głęboki jest do kolan. Czuwam tak naprawdę komforcik, podróżując po tym lesie. Jest to pięknie. No. To jest. Sami spójrzcie. Mam nadzieję, że widzicie to wszystko. To jest to. A teraz chyba może przed tą przeprawą czas na łyczek gorącej kawki z mojego prowizorycznego termosa. Później wam opowiem, o co chodzi. Postanowiłem to nagrać, bo może być śmiesznie. 3, 2, 1, start. Chcę wam coś pokazać. Widzicie tą przerwę między lasem? Tu jest linia drzew. Tutaj to samo. Tutaj jest przerwa. To nie jest na pewno droga. Tutaj należy uważać. Znajduje się tu woda. Podkopałem trochę śniegu i rzeczywiście jest luz pod spodem. Jest odwilż. Mam niezły problem z przejściem właśnie tego bagienka. Luz jest zbyt słaby. Z tej strony to samo. Znalazłem tutaj takie wybrzuszenie. Położyłem jakiś słaby kijek. No i liczę na to, że pomoże. To jakoś rozłoży ciężar. Przeskoczę tam dalej. Widzę, że tam już się teren wznosi. Powinno być lepiej. Chcę wam powiedzieć, że znalazłem dość niezły patent na wyczuwanie właśnie takich niespodzianek, jak ostatnio z tą wodą. Kijek, po prostu kijek. Jesteśmy czegoś pewni, wbijamy mocno kijek w ziemię i patrzymy, czy nachodzi wodą ta dziurka, nie? Tak po prostu. Pyk. Patrzymy, jeżeli tam woda nachodzi. Znaczy... No, każdy chyba już wie pewnie, co to znaczy. Także trzeba uważać. Właśnie widzę przed sobą stado dzików. Jest mocha. Są młode. Teraz będę próbował zrobić zbliżenie, żebyście to zobaczyli z bliska. Mówię wam, coś fajnego. Patrzcie sami. Patrzcie na to. Przede mną stoi sarna. Jest tam. Może podejdę, zrobię zdjęcie. Pięknie. Za jakieś, mam nadzieję, 40 minut góra będę sobie siedział już, przygotowywał ognisko.
podsuszę się, bo jestem mokry powyżej kolan, gdzieś tak do połudek. Podsuszę się, no i zostanie mi jakieś może godzina do drogi głównej, do szosy wodawskiej. No, stopek i do domu, nie? Przed zmrokiem. No. To jest przeprawa przez rzekę na szlaku żółtym, PTTK czy jakoś tak, tak? No, to chyba był dawno nie remontowany ten mościk, nie? Oto i on. Przeprawiałem się przez niego kilka razy. To jest moja droga do Chełma. Tamtędy. Nie będę się przeprawiał przez Ucherkę. Tutaj widać, jak ona płynie. Moją drogą, którą po korekcie ubrałem, jest ta droga. Tam widzę, sosny rosną. Będzie mi chyba łatwiej tam rozpalić ognisko, tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. Także ruszam w tamtą stronę. Rozpalę ognisko, posuszę się. Także nie mogę się doczekać, kiedy coś wiem. Patrzcie, to się nazywa fart. Natura zaoszczędziła mi, a bynajmniej dała mi trochę wygody. Mam tu eleganckie schronienie, trochę śniegu odgarnie. Tutaj zaraz rozpalę ognisko. I właśnie tutaj zamierzam sobie coś przygotować. Mam tutaj, widzę, brzozę. Użyję sobie jej kory jako rozpałki. Jest sosna. Popatrzcie, tak przygotowałem mniej więcej miejsce pod ognisko. Prawie śnieg zabrałem do gołej ziemi. No i taka podkładka, nie? Bo raczej wątpię, żebyście na samym śniegu rozpalili ognisko. Chyba każdy wie, o co chodzi. Popatrzcie teraz. Tutaj mam korek z brzozy. To jest dla mnie bynajmniej najlepsza rozpałka, jaka może być. Uwielbiam ją stosować. Najważniejsze jest przygotowanie ogniska. Co z tego, że załóżmy rozpalicie ogień, jak zaraz to się wypali, nim będziecie mieli co podłożyć. No i sukces. Jedna stopa tutaj, druga stopa tutaj. Spodnie parują, skarpety parują, buty parują, czapka paruje. Chyba teraz mogę zacząć przyrządzać jedzenie, nie? Kurde, jest naprawdę dobrze. Oto specjalność szefa kuchni. Kotleciki i ziemniaczki. Hej, po trochu jest małe ciśnienie, trochę do drogi zostało. Przy ognisku siedziałem pół godziny dłużej niż powinienem w sumie. No ale chciało mi się herbatki ciepłej. Zostało mi jeszcze 1,5 kilometra. Wiem już, gdzie dokładnie jestem, wiem, ile mi zajmie to. Za godzinę dopiero będę na szosie. Powiem szczerze, jest ciężko. Nogi mi siadają, bo śnieg tu jest pokrywany, jest w śniegu. Całe szczęście mam jeszcze trochę ciepłego napitku. Obrałem drogę wzdłuż rzeczki, która płynie przez Sawin. I jest tu znacznie płytszy śnieg. Naprawdę. Jestem bardzo zadowolony z tego. Bo w tamtych rejonach to już naprawdę nie mogłem. Niech pan dnia przed zachodem słońca. Tu jest druga taka dziura, gdzie wpada mi cała noga. I muszę wyłazić z szoraka. Naprawdę wyczerpująco. Nie wiem, czy mi widzicie. Już jest nawet dość ciemno. Widzę już światła drogi. Są jakieś, no, około 0,5 kilometra stąd. Wiecie co? Już kończy mi się wyprawa. Te ostatnie 0,5 kilometra to na pewno to są tylko i wyłącznie przemyślenia. Przemyślenia, coś źle zrobiłem, co powinienem jeszcze wiedzieć, czego się nauczyć.
Jestem zmęczony.